Witamy wszystkich. Cześć. Za nami mała zmiana klimatu. Wróciliśmy wczoraj z Egiptu, a dziś postanowiliśmy spontanicznie się spakować i ruszyć do Zakopanego. Zabraliśmy ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy. Mamy w planach troszeczkę wyjść w góry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i co nam się uda zaliczyć. Na pewno będą z tego wszystkiego filmy. Oczywiście naszym pierwszym przystankiem po drodze jest Bacówka. Ze względu na to, że są ogromne korki, to pojechaliśmy troszeczkę inną trasą przez Kościelisko, więc teraz idziemy po serki. Mój szczęśliwy chłop już tutaj przy serkach. Idziemy zjeść pierwszego serka. Tak, pierwszy serek musi być. Dzień dobry. Możemy nagrywać? Dziękuję. Tutaj mamy wszystko. To osypki. Pokaż osypki. Masz, a ja sobie plecak wezmę. Fajnie. Magnesiki w podsłuchawce. Przygotowałam już nam tacki. Coś, co misie kochają najbardziej. No, jak ci smakuje? Rebelka. Dobry początek podróży w Zakopanem. Brakowało mi tego. Bardzo. To jest priorytet. Ale z Bacówki najlepsze. Dokładnie. Nasz pierwszy przystanek zaliczony. Ja jestem zachwycona. Ja w ogóle uwielbiam oscypki. Mogłabym je jeść cały czas. Ale biorąc pod uwagę fakt, że jest to nasza taka spontaniczna wycieczka, nie do końca planowana, no to oczywiście wyjechaliśmy z domu bez żadnej rezerwacji noclegowej i szukaliśmy noclegu po drodze. Zarezerwowaliśmy sobie apartament przez Booking, do którego dojeżdżamy. Zostało nam ile jeszcze? 15 minut jakoś, tak? I już będziemy na miejscu, więc na pewno go Wam pokażemy. Cena była bardzo przystępna, ponieważ ze zniżkami, jakie mamy, zapłaciliśmy za 4 noce 630 zł tylko. Także jedziemy. I tutaj dojechaliśmy do apartamentów Wojtowiczówka. I tutaj już mamy na klatce schodowej taki mały aneks kuchenny. Mamy tutaj mikrofalówkę, ekspres do kawy, jest lodóweczka, środki czystości i tutaj mamy wszystkie naczynka. Także tutaj spoko. I teraz pokażę Wam nasz pokój. Jest to pokój trzyosobowy. Taka była opcja na Bookingu. Tu jest duże łóżko podwójne, razem do tego z ręczniczkami. Tutaj mamy telewizor i szafę. Tak to wygląda. Do tego mamy taki mały balkonik. O, z pufami i stoliczkiem, także fajnie, spoko. Będzie można sobie kawę wypić. I tu mamy właśnie widoczki na góry za drzewkami. Do tego w ogrodzie tutaj jest jeszcze możliwość rozpalenia sobie grilla. Tutaj jeszcze do naszego pokoju należy taka mała łazieneczka. Tutaj mamy toaleta i kabina prysznicowa. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy już rozpakowani i teraz idziemy na centrum, na Krupówki, zobaczyć, co się dzieje, co się zmieniło, bo dawno nas tutaj nie było. Także teraz trzeba to nadrobić. I oczywiście na pewno musimy gdzieś iść na obiad, bo jest godzina 14, więc trzeba znaleźć jakiś odpowiedni lokal. Po około 7-minutowym spacerku od naszego pokoju dotarliśmy na początek Krupówek i idziemy na spacer. Krupówki, krupóweczki. Jedni kochają, drudzy nienawidzą. A my? Nam są obojętne. Fajnie, że są. Jest gdzie połazić, pospacerować. Ale i tak idziemy w górę jak, jutro. Ale jak mamy wybierać, pójść w góry czy pospacerować po Krupówkach, no to wybór jest wiadomy. Tylko i wyłącznie góry. Priorytet. Dokładnie. Ale tak jak człowiek przyjechał właśnie sobie o 14, pójść na spacerek, zobaczyć, co się pozmieniało, co jakieś sypka spróbować. Więc fajnie, gdzie jest taka ulica, najpopularniejsza w Polsce zresztą. Fajnie, bo środek
który jest dzisiaj? No, trudno. 14. Środek maja, więc tłumów nie ma jeszcze. Po majówce to naprawdę tłumów nie ma. Niektórzy to się nawet jeszcze, bym powiedział, do sezonu szykują jakieś remonty, nie remonty. A co się zmieniło przez te dwa lata, jak nas tu prawie nie było? Są nowe jakieś atrakcje, bo już widzieliśmy. Więc jak ktoś oglądał nasz film z atrakcjami Zakopanego, no to pasowałoby w zasadzie nagrać trochę nowy. Jest tutaj Góralski Browar. Bardzo fajne miejsce na widoki, po prostu na Giewont, na góry. Bardzo fajne miejsce tutaj. O, z tego właśnie balkoniku jest kozacki widok, więc jeżeli ktoś nie był, to naprawdę polecam. Jest i centrum handlowe Krupówki 40. Później to pójdziemy, może na jakąś kawkę. Poczekaj, bo ja muszę, Misiek, ja tutaj muszę iść do pana. Standardowo. Oj, się wystraszyła. No. Zdjęcia ci nie będą nowe, później sobie wytniesz. Dziękujemy. Ale jest naprawdę bardzo mało ludzi. No, jest fajnie, nie? Fajny termin, no. Jeżeli ktoś lubi spokój na zwiedzanie Zakopanego, Krupówek. Z noclegiem z żadnego problemu jechaliśmy o godzinie 11. Wyjechaliśmy, czy 10. Zaczęliśmy szukać, w ciągu 5 minut znaleźliśmy nocleg. Może nie jest jakiś super komfortowy, ale nam wystarczy. Zwłaszcza, nie mamy wymagań. Zwłaszcza, że jutro z samego rana idziemy w góry i tak naprawdę będziemy tam tylko spać. Dokładnie, to był taki typowo budżetowy wyjazd. Tym bardziej, że jak na ten urlop, to atrakcji mieliśmy co niemiara. No nie, wczoraj mieliśmy 35 stopni ciepła, a dzisiaj tylko 17, więc... Tak, wczoraj wróciliśmy z Egiptu, tak jak mówiliśmy wcześniej, a dzisiaj Zakopane. Więc intensywnie, intensywnie. O! Jednak dużo się zmieniło. Kiedyś to było centrum informacji jakiejś turystycznej, ale niestety... Psikus. Psikus. Karykaturka, portret, jakbyś ktoś chciał. 5 minut i gotowe. Jest dużo więcej sklepów. Zdecydowanie. No ale dobrze, to w takim razie gdzie jest teraz Centrum Informacji Turystycznej przeniesione? Nie mam pojęcia. A czekaj. Może zaraz się dowiem, ale to sprawdzi. Bo jak Google nam powie. Bo jak Google nam wszystko powie. Szkoda, że jesteśmy po bardzo intensywnym tygodniu. Byśmy sobie tutaj na jakiegoś kieliszeczka śliwowicy poszli, ale stwierdziliśmy, że ten wyjazd będzie typowo pod góry abstynencki. Póki co przynajmniej. No. Przynajmniej na początku. Przynajmniej na początku. Kiedyś tutaj był Diabelski, który wbrew pozorom nie wygląda imponująco, ale... Chyba nie ma. Widoki z niego są kozackie. Były. Był. Bo jego również nie ma. Również jego nie ma. Nie wiem, może jeszcze przed sezonem letnim będzie. Póki co, na razie jest tam parking. Idziemy dalej. W stronę Gubałówki od Stypków. I szukamy coś do zjedzenia. Ale jemy obiad na Krupówkach, czy gdzieś obok? Nie wiem, zaraz spróbujemy rozkminić. Muzeum Tatrzańskie ostatnio, jak tu byliśmy, to było zamknięte, czy częściowo zamknięte. Tak. Teraz na pewno będę chciał je odwiedzić. Obok był tutaj, nie wiem czy jest jeszcze. Park Iluzji, bardzo fajne miejsce. Kurde, naprawdę, jeżeli ktoś nie oglądał naszego filmu z Parku Iluzji, to polecam. O, jest tutaj. Właśnie jest obok.
bardzo fajne miejsce. Naprawdę śmiało mogę polecić. Zobaczyć sobie ten film. Są i bryczki, czekają na klientów. No na pewno nie na nas. Ja proponuję iść do Gazdowo. Kuźnia Karczma. No, słyszałam coś o niej. Ma 4,5 opinie na Google, bo większość z restauracji tutaj ma poniżej 4. No, Gazdowa coś mi to mówi. A ja jednak ktoś chyba kiedyś chcę zjeść. O tym dobry ktoś obiad. Coś reklamował. Dobra, to najpa wybrana. Ruszamy. No i doszliśmy do głównej ulicy. A nasza knajpa się znajduje. Tu! Złożyliśmy już zamówienie. Wybraliśmy bulion z pierożkami jagnięcymi za 27 zł. Do tego góralski barszcz na wędzące w cenie 21. I wzięliśmy też dzisiaj tak delikatnie pierogi ruskie i pierogi z mięsem. Do tego lemoniatka. I czekamy. Ja jestem głodna. Jest i pierwsza część naszego zamówienia. Woda z cytrynką dla mnie i lemoniada dla Bartka. I jak? Bardzo słodka i dobra. Słodka jest? A widzę, masz kawałek grejpfruta nawet w środku. No. Próbuj. No faktycznie słodka jak na lemoniadę. Bardzo szybko dostaliśmy zupki. Ja mam mój, tutaj proszę łyżka. Ja mam tutaj mój bulionik z pierożkami i z zieloną cebulką, czyli ze szczypiorkiem po prostu. Dobra. Teraz spróbujemy pierożki. Pierożki z jagnięciną. Pycha. Pycha. Bardzo dobre, no. Smakuje mi. Mój barszczyk na wędzące, bielutki, fajniutki, ziemniaczki, jest i wędzonki kawałeczek. Wygląda spoko, zobaczymy jak smakuje. Bardzo gorący, trzeba uważać, bo nie daje kłap człowieki. I jak? Bardzo dobrze. To jemy. Smacznego. Smacznego. Przyszło nasze drugie danie. Ja mam pierożki ruskie z cebulką. Bartek ma pierogi z mięsem i z kwarkami. Także, kochanie, próbuj. Ja mam lepsze, ale smakuje. Dobra, to jemy. Zjedliśmy pyszny obiad w restauracji tutaj Gazdowo. Jeżeli chodzi o całość, to za dwie zupki, dwa razy pierogi i do tego lemoniada i woda zapłaciliśmy 150 zł, więc cena nie jest jakaś bardzo wysoka. A jeżeli chodzi o same obiadki, o samo jedzonko, no to tak, zupy były pyszne, naprawdę bardzo dobre, szczególnie mój bulion z pierożkami. A co do pierogów, no to... Moje takie średnie? Moje też. Nie były złe. Jedliśmy już gorsze, ale jedliśmy też lepsze. Jedyne, co ja się mogę przyczepić w tych pierogach, to to, że ciasto było bardzo twarde. To mi naprawdę nie pasowało, ale poza tym reszta była okej. No i oczywiście obsługa bardzo miła, także wydaje mi się, że te 4,5 na goglach to jest to cena adekwatna co do tego miejsca i tego, co na nas tam czeka. A my teraz idziemy na Głowałówkę, bo doszliśmy do wniosku, że jednak nie będziemy siedzieć na miejscu i idziemy sobie pieszo pod górę.
Ja bym z przyjemnością skosztowała oscypka, ale po prostu nie zmieszczę po tym obiedzie. No ja też. Więc muszę odpuścić. Dobrze, że na początku jedliśmy w podsubeczce, bo teraz by było ciężko. No nie, ja nie dam rady, nie zmieszczę. No. Jest płatne czy nie? Za boczkiem tutaj przejście wzdłuż kolejki. Nic się nie zmieniło. Jest 1,3 km metrów i jesteśmy na szczycie. No nic. Lecimy. Zobaczymy jak forma. Już fajne widoki mamy. Fajnie skocznie widać. Mamy placóweczkę, tylko zamkniętą. Krzyż na Giewoncie również fajnie widać. Kolejeczka sobie jedzie wolniutko, ale puściutka. Nikogo nie ma. Ładna pogoda, to ludzie chodzą tutaj, jak widać, ścieżką. Nie dziwię się. Widoki piękne. Przy dzinie gdzieś śnieg leży. Połowa maja, więc normalne. Aniatka oczywiście z przodu. Idziemy. Jesteśmy już za połową, już daleko za połową szlaku. Jesteśmy tutaj. Został nam ten krótki, ostatni odcinek. A tu jest taka mała kładka. Fajne to takie nawet przetarcie. Przed górkami większymi. Jak tak samo jak przyjechaliśmy kiedyś, poszliśmy na, czy na Nosal, czy inne takie mniejsze szczyty, żeby właśnie przeszedć płuca, trochę się dotleniły fajnie. Będzie nam później za to lepiej. Idziemy. Przynajmniej ja tak mam. Końcóweczka już. Górną stację widać. Już jesteśmy prawie na miejscu, a później szukamy łąki, na której się rozłożymy. I będziemy planować jutrzejszy dzień. Dokładnie. Bo trochę wszystko na spontanie dzisiaj robimy. Doszliśmy. Tak, i jest dużo wycieczek szkolnych teraz. Maj. Dlatego. Może i to Gubołówka. Średnio przeze mnie lubiane miejsce, bo zawsze tu dużo ludzi. Ale widok stąd to jest kozak. Jest i teraz relaksik na Gubołówce. Usiedliśmy sobie na łące z piwkiem w ręku, ale bezalkoholowym. Żeby nie było. Właśnie. Zbliżenie jest zero, także zdrówko. I tak jak mówiliśmy wcześniej, musimy sobie zaplanować jutrzejszy dzień. Tutaj mamy mapkę i obmyślamy jutrzejsze przejście. Sytuacja wygląda tak, że już zaplanowaliśmy nasz jutrzejszy dzień, ale musimy jeszcze ogarnąć sobie busa, który nas zawiezie na odpowiedni parking, więc teraz szybki, krótki spacer po Gubołówce i wracamy na dół, żeby jutro nie było żadnych problemów, bo nie chcemy ruszać auta, bo zaplanowaliśmy sobie, że w jednym miejscu wyjdziemy, a w innym zejdziemy. Trasa zawiera około 15 km. Wstępnie. A film zobaczycie
Tak, wszystko na pewno będzie nagrane. Faktu, że wszystko na Gubałówce jest praktycznie zamknięte już, bo jest dosyć późna godzina, postanowiliśmy zawrócić i po prostu zejść tym samym szlakiem na dół, tutaj wzdłuż kolejki. No idziemy do centrum szukać, tak jak mówiłam wcześniej, busa, ale biorąc pod uwagę, że ten wyjazd był bardzo dzisiaj spontaniczny, okazało się, że nie naładowaliśmy powerbanków i jesteśmy zmuszeni powoli kończyć nagrywanie, ponieważ zaraz padną nam wszystkie baterie, zarówno w kamerach, jak i w telefonach, a nie mamy niestety czym się doładować tutaj, więc zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!